Może na początek, jeśli chodzi o SkyWorld Community, wiemy, że tak naprawdę posługiwaliśmy się przez długi czas nazwą inną. Pozwolę sobie tutaj pewną rzecz ustawić, jeszcze pomoc. Przez jakiś czas faktycznie posługiwaliśmy się nazwą Skyway Capital. Od jakiegoś czasu wiemy, że posługujemy się nazwą SWC, czyli SkyWorld Community. Może zastanawiamy się faktycznie dlaczego. Otóż chodzi o tak naprawdę nowy branding, czyli tak naprawdę chodzi o identyfikację wizualną, która ma wyróżnić naszą markę wśród klientów na całym świecie. I o to dokładnie chodzi. Ta nazwa, zarząd, firma, właściciel firmy uznał, że to będzie właściwa nazwa, z którą chcemy być kojarzeni jako międzynarodowy tak naprawdę holding, bardzo szybko rozwijający się. Więc tyle jeśli chodzi o nazwę, którą widzimy od jakiegoś czasu na wielu slajdach. Zastępowane one są pomału nazwą Skyway Capital, nazwą SkyWorld Community. Parę słów o sobie. Nazywam się Duczmański Mariusz. Własną działalność prowadziłem przez wiele lat. Głównie to były usługi finansowe, bankowe, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne i wszystko, co ma związek tak naprawdę z finansami. Od 2012 roku bardzo mocno zajmuję się usługami online, czyli tak naprawdę przeszedłem z realnego świata do świata wirtualnego i tutaj staram się jak gdyby poruszać w tym świadku, jeśli chodzi o internet, o usługi online. Inwestorem, partnerem firmy SkyWorld Community jestem od 4 lat, czyli 2016. To był początek, kiedy moja decyzja była na tak, że chcę współpracować z tą firmą. Chociaż wtedy tak naprawdę o firmie mało kto wiedział, nic w świecie realnym nie było stworzone, więc była pewna obietnica czegoś, co ma się stać naprawdę wielkie. W 2018 roku z grupą polską i nie tylko podjęliśmy się szkolenia, które nazywało się 3D Coaching Business, szkolenie dla ambasadorów SkyWorld Community. I to szkolenie trwało rok. Ono odbywało się przez wiele godzin, zarówno w pokojach online z naszym coachem, jak i też wyjeżdżaliśmy na międzynarodowe szkolenia do kilku krajów, między innymi Belgia chociażby, a tak naprawdę zakończenie tego szkolenia rok temu miało miejsce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie odebraliśmy dyplomy, certyfikaty ukończenia tego szkolenia. Jako polska grupa byliśmy grupą 8-osobową, czyli jak na polską grupę i tą całą grupę, która brała udział w tym szkoleniu, byliśmy sporą grupą, bo 104 osoby z 18 krajów, nas było 8. Więc faktycznie daliśmy się zauważyć. Myślę, że też z dobrej strony ci, którzy brali udział w tym szkoleniu, mogą to potwierdzić. Bardzo wiele ciekawych przeżyć. Byliśmy w niezwykłym hotelu pięciogwiazdkowym. Tak naprawdę większą część pokrywała nam firma pobytu. Byliśmy na tej wyspie w kształcie palmy, więc piękne widoki w koło. Również byliśmy jako pierwsza wycieczka zorganizowana na budowie technoparku, czyli tak zwanego Centrum Innowacji w Szarży. O tym jeszcze nieco więcej powiem dalej. Ale jako pierwsza wycieczka zorganizowana byliśmy na tej ziemi arabskiej, gdzie pierwsze słupy powstawały naszej korporacji, naszej technologii. Mogliśmy widzieć się tutaj z prezesem, z właścicielem całej spółki, z panem Anatolim Junickim, ale też z wieloma dyrektorami, z ludźmi z zarządów, właśnie z liderami z całego świata. Było to niezwykłe przeżycie związane zarówno ze szkoleniem, jak i też również czasem wolnym spędzony właśnie w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych. Dlaczego mówimy o SkyWorld Community? Tak naprawdę mówimy dlatego, że świat dojrzał do tego, aby ta technologia ujrzała światło dzienne. To bardzo szybko. Ten obrazek, który tu widzimy na tej rycinie, to tak naprawdę wyobrażenie artystów science fiction, którzy wyobrażali sobie transport przyszłości. Są to lata 1914, gdzie pewna taka ekskluzywna fabryka cukiernicza do każdego opakowania swoich słodyczy dołączała pewne obrazki,
które przedstawiały m.in. wizję transportu przyszłości. Jak nie jest trudno zauważyć, artyści ci wyobrażali sobie transport tak, jak my sobie wyobrażamy, czyli potrzebę wyniesienia z pierwszego poziomu na drugi poziom, ten transport, aby niejako odblokować to, co jest na Ziemi, aby udrożnić różnego rodzaju zatory, kolejki i o tym też za chwilę jeszcze będziemy widzieć to na różnych przezroczach. Tak wyobrażał sobie artysta ten transport, czyli jak gdyby wyniesienie go na drugi poziom. Natomiast co ciekawe, pomimo tam widzieliśmy na tych zdjęciach również zatłoczony ten pierwszy poziom, różnego rodzaju kolizje, wypadki, niebezpieczne przemieszczanie się już w tamtych czasach. I co ciekawe, minęło mniej więcej 100 lat i stało się to rzeczywistością. Dzisiaj to, co widzimy na tych trzech ilustracjach, w wielu wypadkach przemieszczanie się ulicami wielkich miast, jak chociażby Stany Zjednoczone, Meksyk, Chiny, Indie, czy jeszcze wiele innych państw, to codzienność, która jest niestety, staje się jak gdyby naszą częścią nieodzowną przemieszczania się od punktu A do punktu B godzinami, stojąc w kolejkach, w korkach. Jest to bardzo, no, powiedzmy, trudne dla ludzi, którzy faktycznie potrzebują codziennie przemierzyć jakieś tam kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów. Również porty na całym świecie są zatłoczone. Jeśli ktoś miał okazję być w dużym, naprawdę dużym porcie, kto wie, że to, co tu widzimy na tej ilustracji, to nie jest jakiś wymysł, ale staje się to codziennością. Potężna ilość kontenerów do rozładowania i do załadunku, które trzeba tak naprawdę bardzo szybko właśnie rozładować, załadować, bo przypływają kolejne statki. Często są to nawet kolejki z różnych statków, które czekają na rozładunek. Czasami to są dni, a nawet tygodnie. Więc tutaj również nasza spółka, nasza firma wychodzi naprzeciw i ma pewne rozwiązania związane z rozładunkiem i jak gdyby dostarczeniem do miejsca docelowego, aby również te towary mogły dalej przemieszczać się w określonym celu przeznaczenia. Podsumowując krótko to, co powiedziałem, przeciążenie tras, jeśli chodzi o autostrady, brak bezpieczeństwa, ponieważ na takich autostradach, gdzie mamy po 4, 5, 6 czy więcej pasów, mało kto się czuje bezpieczny i faktycznie potrzeba jest innych rozwiązań. Mamy XXI wiek i wiemy, że dalej świat nie jest w stanie tak pociągnąć, jeśli chodzi o ilość pojazdów i o ten transport pierwszego poziomu. Muszą być nastąpić inne rozwiązania. Ja pamiętam, 15-16 lat temu przeprowadziliśmy się w Koninie z jednego miejsca na drugi, do nowych bloków, nowe osiedle. Pamiętam wtedy, że jak my się przeprowadziliśmy, to 3/4 parkingów przed blokami było pustych. Po prostu była jakaś tam ilość aut, jak najbardziej, ale naprawdę nie było problemu z parkowaniem. Natomiast w ostatnich latach, czy w Koninie, czy tu w Krynicy, gdzie mieszkamy obecnie, problem z zaparkowaniem stał się naprawdę dużym problemem, bo walka jest o każde miejsce parkingowe, a wyobraźmy sobie, że aut nie będzie obywać, tylko będzie ich przybywać. Więc świat musi naprawdę w tym kierunku również, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o odciążenie tych tras, musi pewne nowe technologie wprowadzać. Również zmorą stają się chociażby zimy, tam gdzie zimy trwają często pół roku lub dłużej. Przemieszczanie się poprzez zasypane tory, drogi jest dużym problemem. Powodzie tak naprawdę okresowe po okresie zimowym, czy też właśnie powodzie związane z dużą ilością deszczów, nawet w porach letnich, czego my byliśmy świadkami w ostatnim okresie, czerwiec, lipiec. Zerwane mosty. To też w wielu państwach, w wielu rejonach świata jest dużym problemem, jeśli chodzi o przemieszczanie się. Jeśli taki most jest zerwany, to wiemy, że problem z przemieszczaniem się czasami jest na wiele dni lub nawet tygodni, a czasem miesięcy, gdzie trzeba objeżdżać na przykład kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów w koło, aby przejechać innym mostem w tym rejonie.
I ten rysunek, który widzimy po prawej stronie, to Dubaj. Wydawałoby się, że jeden z najbogatszych rejonów na świecie nie powinien mieć problemów, ponieważ pieniądze są, no właśnie, ale potrzebne są nowe technologie, nowe rozwiązania. Ktoś, kto był kilka razy, a przynajmniej raz w Dubaju, w Emiratach Arabskich, to wie, że burza piaskowa to nie rzadkość, ale naprawdę bardzo częste zjawisko. Czasami one trwają kilkanaście minut, potrafią przenieść bardzo duże ilości piachu i pozostawiają to, co widać tutaj na tej pięknej szosie, na pięknej trasie, autostradzie, zasypane tonami piachu drogi, co uniemożliwia normalne przemieszczanie się, nawet w takim bogatym kraju jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kolejnym tutaj problemem, z którym my się musimy jako ludzie zmierzyć, jest zanieczyszczenie środowiska. Sami się trujemy, coraz częściej słyszymy nawet w prognozie pogody, prognozie pogody informacje jeśli chodzi o zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, w powietrzu. Niszczymy środowisko naturalne, zwierzęta giną, rośliny giną. To wszystko jest wynikiem ludzkich działań związanych z paliwami, które używa się obecnie do transportu. Gaz, benzyna, olej napędowy, czy wiele innych tego typu środków, które niszczą nas i niszczą to, co nas otacza. A zatem zanieczyszczenie środowiska to jest kolejny czynnik, którym człowiek musi się zająć jak najszybciej. I wydawałoby się, że technologia przemierza do przodu i to wszystko jak gdyby do przodu się posuwa i jesteśmy coraz bardziej nowocześni, ale właśnie, mamy auta, coraz częściej w wielu krajach są auta elektryczne, coraz częściej takie dystrybutory, gdzie można naładować takie auto, znajdują się pod hotelami, na stacjach benzynowych. Ale nie ukrywajmy i nie oszukujmy się, że tego typu auta, które są zasilane energią elektryczną, które być może coraz częściej, coraz szybciej są naładowywane, ten czas jak gdyby coraz bardziej się skraca, to ta energia, która wyprodukowana jest do zasilania takiego auta, właśnie wytwarzana jest nadal z węgla, gazu, ropy naftowej, czy też w niektórych krajach atom, który też stanowi potężne zagrożenie również dla środowiska naturalnego, czy też nas ludzi. Są również najróżniejsze próby tworzenia transportu, gdyby wyniesienia go na drugi poziom. Tylko te próby wyniesienia go na drugi poziom, tutaj widzimy chociażby przykład z Niemczech, tu widzimy Chiny. Tak naprawdę te rodzaje transportu niczym innym się nie różnią, oprócz tego, że zajmują nieco mniej miejsca. Czyli po prostu są wyniesione do góry i troszeczkę na ziemi zajmują mniej miejsca. Natomiast nadal są bardzo bardzo dużo energii zużywają. I to też jest czynnik, na którym człowiek musi się tutaj niejako skłonić. Wysokie zużycie energii, zatem to jest czynnik, nad którym, czwarty czynnik, na którym my jako ludzie musimy bardzo szybko niejako się skłonić, postarać się go rozwiązać. Również jeśli chodzi o budowanie dzisiejsze, standardowe budowanie dzisiejszych tras, zarówno kolej, to co widzimy, ten obrazek po prawej stronie, wydawałoby się, że nic prostszego jak położyć takie tory i dzięki temu pociąg się przemieszcza, tylko że tworzenie takich torów to czasem tony kamienia, głazów, skał, pracy, którą człowiek musi wykonać, jest tak naprawdę w tym naturalnym środowisku jest robiona wielka dewastacja. Mniej więcej 2 metry pod takimi torami trzeba utwardzić grunt, żeby takie tory były bezpieczne, więc ogrom pracy, które trzeba wykonać. Autostrady, drogi tak zwane ekspresowe, szybkiego ruchu. Wiemy, że również tutaj zarówno środowisko naturalne, jak i ilość materiałów używanych do tworzenia takich dzisiejszych dróg jest ogromna. A wszystko z tym, co się z tym wiąże, również jest ogromny koszt. Już nie mówiąc właśnie o tym koszcie, jakie ponosimy, jeśli chodzi o dewastację środowiska naturalnego. Ja bardzo często podaję przykład odcinek ekspresówki między Częstochową a Łodzią.
którzy tam mieszkają w tym rejonie, więc mogą mniej więcej, coś więcej na ten temat powiedzieć, ile tam faktycznie nakładów pracy już włożono i nadal te prace trwają właściwie już od kilku lat. Tutaj mamy przykład transportu ciężkiego, który stosowany jest dzisiaj, czyli tak naprawdę grube bele, które mają jak gdyby przemieścić, pomóc nam przemieścić się przez nierówny teren, być może przez jakieś rzeki, jeziora. Stosowane są bardzo szerokie dzisiaj jeszcze właśnie bele do podtrzymywania takiego mostu, różnego rodzaju konstrukcje. To wszystko jest ciężkie, kosztowne. To się jeszcze dzisiaj stosuje, bo widząc różnego rodzaju nowe mosty, no to w ten sposób się niestety buduje. Natomiast nasza firma Skyward Community kompletnie wprowadza nas w nowy rodzaj transportu i w nowy rodzaj budowy. Witamy w XXI wieku, jak tutaj ilustracja pokazuje. My budujemy całkowicie inaczej. Budujemy oszczędniej, przyjaźniej dla środowiska i wiele jeszcze innych czynników, które za chwilę też jeszcze wymienię. To jest nasza standardowe przemieszczenie się po takiej samej trasie, jak widzieliśmy przed chwileczką. Tak naprawdę naciągnięta jest struna, czyli tak naprawdę odpowiednia skonstruowany tor, ale oparty o strunę. Z punktu A do punktu B jest naciągnięty i w ten sposób jest bardzo, bardzo wytrzymały i wielokrotnie tańszy od tej standardowej, którą dzisiaj się stosuje. Tak jest zbudowana nasza struna. Składa się głównej szyny, struny, która tak naprawdę w takiej jednej szynie widzimy ponad 40 strun, która jest no, dzięki niej nasza szyna jest niezwykle wytrzymała i trwała. Korpus, wypełniacz. To wszystko jest oczywiście opatentowane. Na skalę światową nie ma odpowiednika dzisiaj, jeśli chodzi o budowę tego typu właśnie szyny, po której przemieszczać się będą pojazdy. Tutaj na tej ilustracji widzimy tak naprawdę, bazując tak naprawdę na konstrukcji, jednej konstrukcji, można zaprojektować trzy typy nawierzchni torowych. No i każda z nich oczywiście spełnia swoje zadania. Mam tak zwane trzy rodzaje. Miękką, sztywną, czy półmiękką, półsztywną i elastyczną. O tym też za chwileczkę jeszcze nieco więcej powiem. Tutaj na tej ilustracji, na stronie, na tym slajdzie widzimy wymiary tej szyny półsztywnej i elastycznej. To jest półsztywna i elastyczna. No i oczywiście jeszcze sztywna, która stosowana jest do różnego rodzaju właśnie też transportów. Tutaj na tej ilustracji bardzo ważna jedna rzecz. To zdjęcie wykonane jest w 2019 roku w Ekotechnoparku w pobliżu miasta Mińsk, Republika Białoruś i charakterystyczną cechą strunowych nawierzchni torowych jest brak spoin w szynach. To znaczy, że nie usłyszymy charakterystycznego stukania stalowych kół. Czyli tak naprawdę płyniemy jak po masełku, przesuwamy się bardzo szybko, płynnie po takim torze. Nie słyszymy tak jak w pociągach, coś takiego, jakiegoś hałasu. Oczywiście, czym nowsze dzisiaj jest jakiś pociąg, tym może jak gdyby tych łączy, tych spoin, te spoiny są odczuwalne mniej. Ale one są. Charakterystyczne stukanie jest w każdym pociągu, którym byśmy dzisiaj nie jechali. Jakikolwiek byłby najnowocześniejszy, no najnowocześniejszy, jakiś Eurocity, czy nie wiadomo jeszcze, jakiś międzynarodowy. Będziemy słuchać stukanie. Tu tego nie ma. Tutaj na tej ilustracji mamy między innymi system przeciw wykolejaniu się, no i koło silnikowe. Najciekawsze jest to, że każde koło, które zastosowane jest w naszych pojazdach, jest samo w sobie silnikiem. I oczywiście również ten silnik, który jest kołem,
nie ma odpowiednika na świecie. Jest opatentowany i nie ma odpowiednika i myślę, że długo jeszcze nie będzie mieć. Tutaj na tej ilustracji pokazany jest standardowy pojazd, który firma nasza może stworzyć, który może tak naprawdę przemieszczać, pomieścić kilkadziesiąt lub nawet kilkaset osób w jednym pojeździe. Ale oczywiście są jeszcze inne rozwiązania zwiększające przepustowość. Co się dzieje? Tak naprawdę okazuje się, że duży pociąg dzielimy na oddzielne, samobieżne wagony. Mogą one na przykład kursować nie raz na godzinę, tak jak w wypadku na przykład dużego, ale na przykład co 10 sekund. No i dzięki nowoczesnemu rozwojowi technologii komputerowej i pełnej automatyzacji proces tak naprawdę logistycznie ten nie jest trudny. Firma ma rozwiązanie na tego typu i tego typu właśnie pojazdy, które mogą pomieścić załóżmy po 6, po 8 czy po 10 osób, mogą przemieszczać się dosłownie co 10 sekund, dzięki czemu przepustowość jest potężna, jeśli chodzi o ilość osób, które może przemieszczać się po jednej trasie. Z czym oczywiście to się wiąże? To między innymi chociażby z bardzo dużymi oszczędnościami dla inwestora. Tutaj na tej ilustracji jest to jedno z silników kół zaprojektowanych specjalnie dla pojazdów strunowych. No i patent ten nie ma odpowiednika, o czym już wcześniej mówiłem. Zaletami takich kół są nie tylko prostota, kompaktowość i moc, ale także mniejsze zużycie energii. Jak dużo mniejsze zużycie energii? Aerodynamiczny współczynnik oporu. Przy standardowym pojeździe jest to 0,4. Jeśli ktoś z Państwa się zna na temat współczynnika aerodynamicznego współczynnika oporu, to wie, że to, co nasza firma osiągła, 0,065, to jest majstersztyk. I można bardzo długo się skłaniać nad tym, co firma osiągnęła, ponieważ jest to czynić wyjątkowym na skalę światową, taki współczynnik. A jak on się przekłada na zużycie energii, no to zobaczymy na kolejnym za chwilę slajdzie. Tu mamy prawdziwy slajd z Białorusi, tego pojazdu właśnie, który przemieszczać się będzie z szybkością 500 na godzinę. Natomiast tutaj już widzimy zdjęcie i dwa przykłady. Jedno zdjęcie zawiera pojazd mieszczący 14 osób z szybkością 100 km na godzinę. Na odcinku 100 km spalanie w przeliczeniu energii elektrycznej na paliwo ciekłe jest to 0,12 litra. Natomiast zobaczmy na prawą stronę współczynnik, o czym już wcześniej powiedziałem, 0,065, 6 osób, 500 na godzinę, 100 km odcinek, spalanie 0,93 litra. Gdybyśmy tak chcieli policzyć, to taki odcinek chociażby z Konina do Poznania 100 km byśmy przemierzyli w 12 minut, czyli 12 minut 100 km bezpiecznie, w komfortowych warunkach, klimatyzowanych, z nawigacją, z GPS-ami i tak dalej. Widzimy na ekranie, gdzie jesteśmy, dokładnie w jakiej miejscowości. 12 minut 100 km odcinek 500 na godzinę. Spalamy niecały litr, 6 osób, jest to jakieś 4 zł na osobę. Tak naprawdę są to potężne oszczędności. Tutaj mamy przykład podany na temat taki ogólny, na temat standardowych różnych transportów, zarówno tych naziemnych, jak i tych powietrznych. No i nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, zużycie energii i tak dalej w porównaniu ze Skyward Community pojazdami. I tutaj tak naprawdę pod kątem tych wszystkich współczynników, które są tu podane w tej ilustracji, nie ma równych nam. Także tutaj to wszystko, to co widzimy tu też na tej ilustracji, to oczywiście nie jest jakiś wymysł, ale jest poparte dokumentami, obliczeniami, które możemy na stronie, którą mamy poniżej tego zdjęcia, dokładnie zapoznać się z nimi. Gdyby ktoś był bardzo wnikliwy, to może zapoznać się z dokumentami dotyczącymi chociażby właśnie tych współczynników, które tutaj są podane na tej stronie. Widzimy ich 6 tych porównań.
Tutaj mamy prawdziwe zdjęcie. Mamy tak naprawdę, podsumowując, tak naprawdę mamy transport drugiego poziomu, który jest lekki, szybki, oszczędny i przyjazny dla środowiska. Natomiast na tym zdjęciu jest najważniejsza osoba w całej firmie i myślę, że jeszcze świat będzie mówił głośno o tym człowieku, dlatego że autorem projektu jest Anatolij Junicki, który 40 lat pracował nad tą technologią, czyli tak naprawdę całe życie poświęcił na to, żeby zbudować coś, co zmieni, coś, co może uratować świat. Tak naprawdę 40 lat obliczeń, eksperymentów, aby jego dzieło mogło ujrzeć światło dzienne. Tak naprawdę wszelkiego rodzaju prace, już pierwsze publikacje na temat technologii drugiego poziomu, jeśli chodzi o transport, czyli tak zwaną kolej strunową, zaczęła ukazywać się w latach 70. Natomiast wydarzyło się coś wyjątkowego, na co chyba wszyscy czekali i fajnie, że akurat żyjemy w tych czasach, gdzie możemy z tego osobiście skorzystać, my tu obecni na tej dzisiejszej konferencji. To w 2016 roku została nabyta, właściwie już wcześniej, rok wcześniej została nabyta działka, na której zaczęto budować ekotechnopark. Jest to pierwsza platforma do testowania, certyfikacji, demonstracji tej technologii Skyward Community, technologii transportu strunowego. I w 2016 roku ekotechnopark wyglądał tak, jak widzimy, był oczyszczony teren, przygotowany pod budowę, a w zaledwie 3 lata powstał piękny ekotechnopark, który jest wizytówką dla Białorusi. Wpisany jest taki jak gdyby stały element zwiedzania dla turystów, ale oczywiście również delegacji z całego świata, różnych premierów, prezesów różnych wielkich firm, korporacji, które przyjeżdżają, aby zobaczyć na własne oczy, jak technologia, która jak gdyby historia sięga lat 70., ujrzała światło dzienne. I na własne oczy można zobaczyć ją faktycznie, jak działa. I że faktycznie działa. Tutaj mamy zdjęcie z jednego ekofestu. Tak naprawdę co roku odbywa się taki ekofest, gdzie firma pokazuje coraz większe rozwiązania, coraz większy rodzaj i ilość tych pojazdów. I to jest najciekawsze, że każdego roku każdy, kto tak naprawdę był w ekotechnoparku przynajmniej 2 razy, bo raz to nie wystarczy, ale 2 razy, a mamy takie osoby również na tym pokoju dzisiaj, każdy, kto był chociaż przynajmniej 2 razy, to wie, że za każdym razem można znaleźć tutaj coś nowego. Firma bardzo szybko się rozwija i te pojazdy, które są już opatentowane, ocertyfikowane, gdyby przeznaczone do masowej produkcji, to one są, ale firma ciągle tworzy nowe pojazdy i kilka nowych pojazdów w tej chwili w trakcie jest jak gdyby przygotowywania. Tutaj mamy kompletne, między innymi kompletnych, na tej ilustracji mamy kompletnych 7 rodzajów pojazdów do przewozu pasażerów, między innymi ten szybkościowy, co przemieszczać się będzie z szybkością 500 km na godzinę, ale mamy wiele pojazdów, tak zwanych pojazdów miejskich, które będą się przemieszczać z szybkością do 150 km na godzinę. I to są pojazdy, które już są w pełni certyfikowane, można podjąć się masowej produkcji i taka już jest rozpoczęta. Natomiast tutaj mamy 4 pojazdy do transportu towarów. Nikąd to jest taki wyjątkowy transport, który niedawno tak naprawdę firma podjęła, aby go stworzyć, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie na wielkie porty, na wielkie właśnie takie porty morskie. Chodzi o rozładunek dużych ilości towarów i załadunek dużych ilości towarów. To, co widzieliśmy na początku na slajdach, gdzie faktycznie porty są zatłoczone, potrzebują szybkiego, sprawnego rozładunku i załadunku. I tutaj firma wychodzi naprzeciw, stwarzając między innymi chociażby taki pojazd jak Unicont. I on faktycznie ma bardzo duże zapotrzebowanie, są zamówienia na niego.
Tutaj mamy Berlin, 2018 rok. To są tak naprawdę, to jest spotkanie tak zwane InnoTrans w Berlinie. On odbywa się co jakiś czas. Osobiście byłem na dwóch takich spotkaniach na InnoTrans, gdzie firma wystawiała się za pierwszym razem w 2016 roku, no i w 2018 roku kolejny raz. I widać wielką przepaść technologiczną, jeśli chodzi o rozwój w ciągu 2 lat. Firma osiągnęła naprawdę coś niezwykłego, jeśli chodzi o ten okres, krótki okres 24 miesięcy. Na tej ilustracji po lewej stronie u góry widzimy pracowników takiej szwajcarskiego stoiska kolei linowej. No i wszyscy tak naprawdę patrzą w kierunku Skyward Community, ponieważ trudno nie patrzeć na coś, co jak gdyby zadziwia swoim wyglądem, technologią, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Widzimy nasz pojazd, ten o takim niezwykłym, futurystycznym kształcie. Wielu z nas mogło siedzieć już w środku, oglądać go z każdej strony, więc na ten temat myślę, że tutaj w grupie lub na grupie na Skype'ie możemy coś na ten temat powiedzieć osobiście, ale przeżycie jest ogromne. Natomiast jazda czymś takim będzie tak naprawdę trudno powiedzieć o luksusie, bo tutaj pewnie pojęcie trzeba byłoby znaleźć jeszcze jakieś inne, wyższe, bo jest to tak naprawdę, można powiedzieć, czy VIP-owski sposób przemieszczania się. Tutaj mamy naszego prezesa, właściciela spółki, Anatolia Junickiego. I na pewno zgodzimy się, że przed wejściem na rynek światowy każdy pojazd, szczególnie związany z transportem osób, musi przejść wiele testów. Dokumenty potwierdzające, że testy transportu strunowego zakończyły się pomyślnie, można łatwo znaleźć na stronie, zarówno w naszych biurach, w zakładce dokumenty, jak i na tej stronie, którą mamy tutaj poniżej. Możemy poszukać, jest tych dokumentów naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale musimy pamiętać, że transport, jak już wspomniałem, związany z transportem osób, to są najwyższe kryteria, jeśli chodzi o sprawdzanie, jeśli chodzi o testy, o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o różnego rodzaju jakieś komisje, które po prostu będą sprawdzać, patrzeć nam na ręce. Dlatego też nasza firma stara się robić wszystko na najwyższym poziomie, żeby tak naprawdę nie miał nikt do niczego się doczepić i żeby ten rozwój tego transportu szedł zgodnie z określonym planem. Tutaj również ta ilustracja pokazuje, że taki transport strunowy zdobył tak naprawdę już w tej chwili bardzo wiele pozwoleń. Technologia transportu strunowego otrzymała m.in. 83 patenty w 18 krajach od USA po Chiny. Również bardzo wiele certyfikatów, patentów, właśnie nagród. Tutaj tak naprawdę na slajdach nie ma nawet 1/10 dokumentów, które firma uzyskała, które można znaleźć na firmowej stronie, tej, którą widzimy poniżej, tutaj zdjęcia, albo również na naszych kontach, na naszych back-office'ach, w zakładce dokumenty. Jest ich bardzo, bardzo dużo, tych dokumentów, certyfikatów. Tutaj warty jest nagrody ten obrazek w lewym narożniku, złoty rydwan, który firma dwukrotnie otrzymała na terenie Polski. No to jest bardzo ciekawostka dla nas, kiedy będziemy rozmawiać z potencjalnymi klientami, partnerami, inwestorami. Również wiemy, że tak naprawdę jedna osoba nie byłaby w stanie wykonać tak potężnej pracy, tytanicznej wręcz pracy, jaką wykonała spółka, wykonała firma w ciągu tych 3, a teraz 4 roku. I o tym wiemy. W tym celu powstała spółka Unicki Strength Technology w Mińsku. Od 2019 roku spółka zatrudnia ponad 1000 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, składa się z 80 działów biur projektowych, posiada nieruchomości biurowe i przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Oczywiście ta ilość ciągle się zwiększa i pewnie za jakiś czas będziemy tutaj na prezentacjach aktualizować te dane, które oczywiście w momencie, kiedy do nas napłyną. Również mamy zakłady. W naszych zakładach produkcyjnych zaprojektowano i wyprodukowano już 11 skomplikowanych pojazdów.
towarowych, pasażerskich, miejskich i międzymiastowych, szybkich i superszybkich, podwieszanych i nadwieszanych o pojemności od 2 do 200 pasażerów i ładowności od 2 do 35 ton. A cztery kolejne modele w tym wersji tropikalnej są obecnie opracowywane. Zresztą jeden taki tropikalny widzieliśmy już w szarży, który był testowany. No i tutaj wspaniała wiadomość dotarła do nas we wrześniu 2018 roku. Rozpoczęła się budowa Centrum Innowacji w Skyway, czyli Skyward Community w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Emiracie Sharjah. My osobiście byliśmy na początku tej budowy i mogliśmy zobaczyć, jak są stawiane pierwsze słupy pod nasze pojazdy. Teraz pewnie jakiś czas, jak obserwujemy internet, obserwujemy Facebooka, to zauważamy, że budowa w Szarży bardzo szybko się rozwija. W tej chwili kończony jest odcinek toru 2,5 km, gdzie będzie testowana i demonstrowana szybkość pojazdów miejskich, która jest potrzebna do tego, żeby móc rozpocząć budowę tych projektów, które już są podpisane. Widzieliśmy zapewne już zieleń, pierwsze jeziorka, pierwsze palmy, pierwsza piękną zieleń zaprojektowaną w tym ekotechnoparku, czyli w tym centrum innowacji, które budowane jest w Szarży. A jeśli jeszcze nie widzieliśmy, to oglądajcie tak naprawdę wszystkie newsy, które firma podaje na stronie naszych biur, bo myślę, że w najbliższym czasie na ten temat informacje się pojawią, ponieważ już w sieci, w internecie dosyć sporo tych informacji zaczęło się pojawiać. Tu mamy 2019 rok, czyli tak naprawdę pamiętamy, że to był ten rok, w którym my byliśmy wtedy na szkoleniu i nieco wcześniej jeszcze nie jeździł taki transport. Tu widzimy jeden z tropikalnych pojazdów, który przemieszcza się już po torze. My byliśmy wtedy, kiedy stawiano pierwsze słupy, natomiast tego samego roku już były demonstracje pierwszych pojazdów, więc widzimy, że ta budowa przebiega bardzo pomyślnie i idzie do przodu. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że mamy bardzo duże poparcie finansowe, prawne ze strony władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Między innymi tutaj widzimy wiceprezydenta i premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich w naszych pojazdach. Tutaj widzimy sułtana Emiratu Sharjah, gdzie był też również na demonstracji właśnie w Szarży, na tym Centrum Innowacji, gdzie jest budowane, by zobaczyć, jaki jest postęp prac. Więc tutaj mamy też również całkowite zielone światło i pełne poparcie władz. I na ten temat byśmy bardzo dużo znaleźli różnych filmów, różnych reportaży telewizyjnych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdyśmy poszperali chociażby gdzieś na YouTube. Tak naprawdę podsumowując tą dzisiejszą konferencję, to co widzimy na tej ilustracji, to jest niedaleka, naprawdę niedaleka przyszłość. Możemy być przekonani, że transport w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie kolejnym dowodem na to, że ta technologia może działać w dowolnej strefie klimatycznej planety. Zarówno w Europie, jak i w Azji, jak i w Ameryce, jak i w Australii i tak naprawdę na całym globie. Te prace, które w tej chwili wykonywane są i będą wykonywane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na tym całym ekotechnoparku tam budowanym, mają właśnie na celu stworzenie pojazdów, które wymagają ekstremalnych warunków, czyli zasolenia, zapieszczenia, ekstremalnych temperatur sięgających 50-60 stopni w cieniu, czego my mogliśmy stać się świadkami, kiedy byliśmy chociażby na budowie i odczuliśmy to dosyć mocno. Więc w takim klimacie w 100% sprawdzają się również nasza technologia i ona ma rozwiązać faktycznie problem transportu, zarówno tego towarowego, miejskiego, jak i szybkościowego przemieszczania się między tymi dużymi obszarami pustynnymi, między tymi dużymi miastami, które w tej chwili powstają jak grzyby po deszczu, właśnie chociażby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale nie tylko. To ta ilustracja, to tak naprawdę pokazują niedaleką przyszłość,
Wierzcie mi, że kiedy ruszą pierwsze projekty po demonstracji szybkości, która wkrótce ma się obyć, będziemy widzieć i będzie głośno na temat naszej technologii, bo one będą po prostu jak gdyby same w sobie reklamą. Każda pierwsza, druga, trzecia trasa będą same w sobie reklamą dla nas, dla całej firmy, dla całej społeczności Skyward Community. Mamy transport, podsumowując, innowacyjny, na skalę światową niespotykany, który przemieszcza się nad ziemią i wysokość tak naprawdę to może być 5, 10, 20 i 50 metrów i jeszcze więcej. Bezpieczny, wydajny, łatwo integralny. Zobaczmy, że stworzenie dzisiaj transportu w jakimś zatłoczonym mieście to jest nie lada wyczyn. Natomiast my mamy transport, który przemieszcza się nad ziemią. To może być, tak już mówiłem, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet metrów nad ziemią i tak naprawdę łatwo integralny, jeśli chodzi o zabudowę. Bo wystarczy słupy stawiać i to wszystko przemieszczać się górą. No i przyjazny dla środowiska, ponieważ zużycie energii, która potrzebna jest do przemieszczania się tych pojazdów, jest wielokrotnie niższa niż wszystkie pojazdy, które dzisiaj dostępne są na rynku światowym. Teraz podsumowując, tak naprawdę technologia nasza, jak wiemy, stworzenie jej i wdrożenie jej i realizacja jej została rozpisana na 15 etapów. 15 etapów mamy dokładnie rozpisane w naszych biurach, w zakładce dokumenty. Między innymi tam jest taki dokument, który dokładnie w szczegółach rozpisane jest 15 etapów i co w poszczególnych etapach firma musi wybudować, aby on mógł się zakończyć. Z ostatnich informacji wiemy, że firma będzie robić wszystko, aby 14 etap zakończył się na koniec tego roku obecnego i 15 etap mniej więcej w drugiej połowie roku powinien również być zakończony. Takie są plany. I w tym czasie oczywiście zacznie się również już realizacja projektów adresowych. Po to, że będziemy zmierzać do końca gdyby 15 etapu, to nie oznacza, że w trakcie chociażby już 15 etapu trwania nie rozpoczną się właśnie budowy tras, pierwszych tras komercyjnych, adresowych, bo takie są plany. My czekamy tak naprawdę tylko na demonstrację szybkości, która ma się odbyć na odpowiednim odcinku toru 2,5 km w szarży, ponieważ ten, który był wybudowany na Białorusi jest po prostu zbyt krótki, aby rozwinąć szybkość chociażby miejskiego transportu w 150 na godzinę. Więc teraz czekamy na demonstrację tego szybkiego transportu. Widzimy, że wszystkie słupy, właściwie większość słupów już stoi, bo często też widzieliśmy już pewnie w różnych filmikach, w sieci one są dostępne, bo również często jest tak, że prywatni inwestorzy jadą na działkę, tam na budowę i robią zdjęcia, robią filmiki i gdzieś tam to do sieci trafia, więc można to zobaczyć. Ja osobiście podjąłem współpracę z firmą w 2016 rokiem, kiedy rozpoczęto budowę od zera. Zaledwie 4 lata, niecałe 4 lata, rozpoczyna się realizacja projektu. Więc to jest niezwykły czas, aby podjąć mądre decyzje, aby faktycznie mądrze zdecydować, w jakim strumieniu czasu obecnie żyjemy i co chcemy zrobić dla siebie, dla rodzin, dla bliskich, jeśli chodzi o kawałek małego torta, który możemy otrzymać. Zanim przejdę do pakietów, które są obecnie dostępne jeszcze we firmie, a wiemy, że tych pakietów było dużo, dużo więcej. Jak ktoś był rok, dwa, trzy, cztery lata do tyłu we firmie, to wie, że tych pakietów było dużo więcej. Dzisiaj one są coraz skromniejsze, ale jeszcze jest duży wybór. I firma dała nam coś ekstra w ostatnich dwóch, trzech miesiącach. Dwie tylko informacje na koniec, o której już ostatnio mówiłem na konferencji. Nasz biznes, nasz transport wpisany jest na listę ekspertów programów ONZ. Tak naprawdę on ma się przyczynić do polepszenia warunków życia na ziemi pod wieloma względami. Taki jest cel. Anatoli Junicki współpracuje z ONZ-em bardzo ściśle już od 2000 roku, natomiast w 2019 roku zostaliśmy wpisani jako spółka, jako technologia na listę ekspertów ONZ. A cel ONZ-u jest polepszenie warunków życia na Ziemi. I będą wykorzystywać do tego celu również naszą technologię.
Od jakiegoś czasu mamy również fajną aplikację mobilną, na której możemy podejrzeć pod nasze biuro. To też taka ciekawostka, jeśli ktoś jeszcze nie ściągnął sobie tej aplikacji, to warto mieć na swoim telefonie. W tej chwili on działa w Androidzie, ale oczywiście będzie również w innych systemach operacyjnych za chwilę. Festiwal, na który pewnie niektórzy czekali, pewnie zastanawiali się, czy rezerwować bilety, czy nie, niestety został odłożony w tym roku, na przyszły rok. Oczywiście będzie co świętować, bo jak powiedziałem, w drugiej połowie roku ma być zakończenie budowy, czyli tworzenia 15 etapu. Więc jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, naprawdę będzie co świętować. Myślę, że na nas wszystkich inwestorów, partnerów, którzy zastanawiają się nad inwestycją jeszcze tutaj w udziały spółki. Co mamy do zaproponowania jako firma? Każdy z Państwa, jeśli ktoś jeszcze nie ma lub ma możliwość dokupienia lub zakupienia pakietów akcji. My nazywamy je udziałami, bo to są udziały zakładowe. My niejako udzielamy pożyczki firmie. Firma daje nam w to miejsce udziały, które staną się tak naprawdę prawdziwymi akcjami w momencie, kiedy firma wejdzie na rynki światowe. Możemy inwestować dzisiaj tak zwane oferty specjalne, tak zwane prezenty dla dzieci. Mamy bardzo dużo jeszcze pakietów, które możemy kupić za gotówkę, ale też mamy pakiety z możliwością na raty. Już od 25 zł miesięcznie przez 10 rat możemy zakupić sobie pakiet dla siebie, dla rodziny, dla swoich bliskich. Natomiast wykorzystajmy bardzo dobrze ten czas do końca sierpnia, do 31 sierpnia, ponieważ firma zrobiła specjalną ofertę. W czerwcu mieliśmy coś wyjątkowego, ale firma zrobiła ukłon jeszcze i lipiec, i sierpień, przedłużyła ofertę. Delikatnie dyskonto się zmniejszyło, ale i tak, drodzy Państwo, to dyskonto jest mniej więcej takie jak 2 lata temu. Czyli jeśli ktoś 2 lata temu jeszcze nie słyszał o firmie, a znalazł się dzisiaj, w obecnym momencie, to jest to bardzo dobry moment na to, aby zakupić pakiet z dyskontem prawie sprzed 2 lat. Ponieważ dzisiaj, inwestując w pakiet na przykład za 1200 dolarów, bierzemy go na raty po 100 dolarów miesięcznie, przez 12 miesięcy go spłacamy, mamy od firmy ponad 100 tysięcy udziałów. Oczywiście do końca promocji, do końca miesiąca tych udziałów możemy kupić nieograniczoną ilość. Możemy kupić 1, 2, 5, 10 i więcej tych pakietów. Natomiast to, co jest najważniejsze, warto liczyć, ponieważ działa to na zmysły, na nasz sposób myślenia i na naszą wyobraźnię. Wyobraźmy sobie 1200 dolarów. Jest to około, tak naprawdę w sumie około 5000 złotych. Dzisiaj wkładamy w ten projekt i to jest jeden pakiet. Co firma nam daje? Daje firma nam w tej chwili, o ile pamiętam, tu jest 108, chyba tak, dobrze, jeśli dobrze widzę, 108 tysięcy udziałów i co najciekawsze, 108 tysięcy udziałów w zapisie dokumentach jest powiedziane, że w momencie, kiedy firma będzie wchodziła na rynki zewnętrzne, jeden udział będzie wart minimum 1 dolar. To jest minimum cena nominalna jednego udziału. Przypuszczam, że ona będzie wyższa, ale tu już byśmy spekulowali. Jeśli to będzie 5-10 dolarów, będzie super, bo będzie to 5 czy 10 razy więcej, ale dzisiaj mówimy o pewniku. Mamy 1 dolar, a zatem za taki pakiet mamy 108 tysięcy dolarów razy, przeliczając to na złotówki, mamy około 400 tysięcy złotych za 5 tysięcy zainwestowane dzisiaj. I to mamy gwarant ze strony firmy, że taka cena będzie w momencie wejścia na rynki. 5 tysięcy, 400 tysięcy. Warto sobie przeliczyć, co możemy kupić dzisiaj za 5 tysięcy, a co możemy kupić za 400 tysięcy lub wielokrotność. Takie okazje naprawdę zdarzają się bardzo rzadko, dlatego naprawdę warto ją wykorzystać. Wiele osób już wykorzystało, wiele osób wiem, że kupuje po kilka lub kilkanaście nawet pakietów, bo takie osoby osobiście znam i również tu w strukturach takie osoby się pojawiają. Więc drodzy Państwo, warto zastanowić się, poważnie przemyśleć, ponieważ mamy dzisiaj 3
3 sierpień, właściwie ten dzień się już kończy, jutro mamy czwarty. Do 31 mamy czas na to, żeby kupić z tym dyskontem. I tak naprawdę, jeśli to dyskonto 1 września zmniejszy się wielokrotnie, to my w momencie, kiedy zapłacimy pierwszą ratę z tym dyskontem, mamy zagwarantowany pakiet w tej cenie. Więc warto sobie zarezerwować pakiety w tej cenie, którą widzimy, przy pakiecie $1200 mamy 90% dyskonto, natomiast jeszcze tam jest mniejszy pakiet za $60 z dyskontem 50. To też jest bardzo dobra oferta dla osób, które mają troszeczkę mniej środków i mogą faktycznie dzisiaj nieco mniejszą kwotę zainwestować, ale to też jest bardzo dobra oferta w porównaniu z ofertą standardową. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy skłonili się do tego zakupu jeszcze, przemyśleli swoje możliwości i podjęli właściwą decyzję. Zachęcam wszystkich, również osoby, które pierwszy raz są na tej dzisiejszej konferencji, aby zgłosiły się do osób, które Was, drodzy, zaprosiły na tą konferencję, aby uzyskać więcej informacji. Być może będzie potrzebna pomoc w otworzeniu konta, zarejestrowaniu się, zweryfikowaniu tego konta, zakupieniu udziału, czy też zasileniu konta środkami. To zapewne pomogą Wam wszyscy ci, którzy Was zaprosili na tą dzisiejszą prezentację. Do tego Was, drodzy Państwo, zachęcam. Wykorzystajmy, jeszcze raz mówię, dobrze ten czas, który nam został dany, ponieważ wiemy, że czas bardzo szybko biegnie i za jakiś czas będziemy mogli się skłonić i pomyśleć, że podjęliśmy bardzo mądrą decyzję. Czego Wam wszystkim, drodzy, życzę i do zobaczenia na kolejnej konferencji. W moim wypadku to będzie 24 sierpnia. Będzie to konferencja, która będzie poświęcona tym razem, już mam nadzieję, właśnie tym razem duplikacji. Porozmawiamy troszeczkę na temat planu marketingowego, jaki firma ma, czyli jak dobrze wykorzystać plan marketingowy, aby zarobić jeszcze zanim będziemy mogli spieniężać udziały w firmie, ale również właśnie nad sposobami budowy teamu, bo plan marketingowy we firmie jest fajnie rozbudowany i bardzo dobrze się na nim skłonić, nawet teraz w tym czasie, gdzie załóżmy do końca 15 etapu został zaledwie rok. Więc możemy dużo, dużo zrobić. Być może firma faktycznie zrobi pewien ukłon i ci, którzy nabędą udziały, tak zwane te główne udziały spółki matki, będą być może mogli nabyć kiedyś w przyszłości właśnie również udziały tych komercyjnych, adresowych projektów, ale pewnie o tym dowiemy się już w niedalekiej jakiejś tam przyszłości. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, za poświęcony czas wieczorem. Wiem, że zapewne wszyscy są bardzo zmęczeni, dlatego też ja Wam dziękuję za tą obecność i do usłyszenia, do zobaczenia 24 sierpnia o 20.